Dziękuję, dziękuję. Nie trzeba było. Każdy 30-latek cierpi na jedno poważne schorzenie, czyli chroniczny brak czasu. Dlatego dieta powinna dodatkowo ułatwiać życie, a nie je utrudniać. Z tego odcinka dowiecie się, jak powinna wyglądać dieta i co powinna zawierać w zmieniającym się organizmie osoby wchodzącej ze wieku nastoletniego do wieku dorosłego. Zmiany fizjologiczne potrzebują odmiennych składników odżywczych. To już nie jest ten moment, kiedy hormony buzują i można wyrzucić praktycznie wszystko, na co ma się ochotę. Przygotujemy taki jeden prosty i szybki posiłek, który z pewnością przypadnie Wam do gustu, bo każdy z tych produktów jest to super foods. Współpracując z moimi pacjentami, często są to prezesi dużych spółek, czasami nawet międzynarodowych, osoby publiczne, na przykład z telewizji śniadaniowych, które, uwierzcie mi, mają tego czasu na przygotowywanie sobie potraw naprawdę minimum, ale potrafimy zawsze wybrnąć z takiej opresji i świetnym sposobem okazują się zupy, kremy, koktajle, smoothie, żeby nie tracić czasu na krojenie, szatkowanie, obieranie wszystkich cennych warzyw i owoców. Wystarczy wrzucić je, zblendować i mamy pyszny krem, który popijając cały dzień dostarcza składników, cegiełek, które odbudowywują i zabezpieczają organizm. Możecie też dać mi w komentarzu znać, czy chcielibyście więcej tego typu przepisów na moim kanale. Zwróćcie uwagę, że kolarze w ciągu dnia, w ciągu doby potrafią kilkukrotnie oliwić łańcuch od swojego roweru. Dlaczego Wy nie mielibyście kilkukrotnie w ciągu dnia oliwić swojego organizmu, swojego układu nerwowego, swojego mózgu, jelit, wątroby, nerek, przewodu pokarmowego i innych tkanek? Dlatego ważne jest, aby to wszystko, cała ta bomba odżywcza i składników mineralnych była zawarta w jednym posiłku, który dodatkowo nawet na zjedzenie nie będzie wymagał dużo czasu. Chodźcie, zaczynamy! Do dzisiejszego przepisu będziemy potrzebować mieszanki warzyw. Sam korzystam z warzyw świeżych, sezonowych, ale jeżeli chodzi o ograniczenie czasu, używamy półproduktów w postaci warzyw mrożonych. Nie tracą specjalnie swoich wartości odżywczych. Dodatkowo źródło białka i błonnika, czyli nasiona roślin strączkowych. Tutaj mam ugotowaną cieciorkę. Żeby ograniczyć czas, gotuję całą paczkę raz w tygodniu, po czym mrożę ją w kilka mniejszych porcji i mam błyskawicznie gotową cieciorkę do użytku. Można tak samo zrobić z fasolą, z grochem, z soczewicą, czy nawet z soją. Tutaj kolejnym super składnikiem jest siemię lniane. Ważne, aby dostarczać łyżkę do dwóch łyżek dziennie, aby zaspokoić zapotrzebowanie na kwasy odżywcze, aby odżywić i zabezpieczyć swoje jelita, układ nerwowy i mózg. Naprawdę cenny składnik diety. Pamiętajcie, aby jeść codziennie. Dodatkowo orzechy, różne rodzaje orzechów wzbogacą smak i aromat diety, będą źródłem dobrych tłuszczy i białka. Pamiętajcie, żeby dziennie zjadać około garstki, bo są bardzo kaloryczne, więc łatwo można przesadzić z kalorycznością diety. Dodatkowo przyprawy. Tutaj mam pieprz, paprykę wędzoną ostrą i curry. Co do przypraw, swoje właściwości przeciwutleniające, antyoksydacyjne, chowają w naprawdę małej objętości, dlatego łyżeczka, czubata dziennie przypraw wpłynie rewelacyjnie na Wasze zdrowie w dłuższym terminie. I jako składnik ekstra, który też proponuję do codziennej diety, jest spirulina lub inne algi morskie. Akurat ja w tym wypadku stosuję spiruliny, daję łyżkę do dwóch dziennie, która oprócz wartościowego białka, kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3 dostarcza cennych witamin, kwasu foliowego i minerałów, których naprawdę jest mało w diecie, takich jak chociażby selen,
bardzo potrzebny element w przypadku diety mężczyzn i utrzymania potencji na poziomie 20-kilkolatka. Warzywa wrzucamy na patelnię. Organizm zmienia się w trakcie całego naszego życia. Wyróżniamy okresy od noworodka, niemowlaka, dzieciństwa, dojrzewania, aż do okresu dorosłości, a następnie starości. Jeżeli masz więc około 30, mogłeś zauważyć już pewne zmiany. Czasami są to kontuzje, czasami bóle, choroby. Wśród moich znajomych wiele osób, które o siebie odpowiednio nie dbają, w wieku 30 lat są już na jakichś medykamentach lub na coś chorują. Często właśnie wtedy zaczynają się problemy z ciśnieniem, gospodarką cukrową, hormonalną, spada energia do życia, popęd seksualny, czy pojawia się przewlekły stres. Każdy z wspomnianych okresów jest charakterystyczny i wymaga odmiennego podejścia, szczególnie żywieniowego. Widać to w momencie przejścia z okresu dojrzewania do okresu dorosłości, chociaż dieta 30-letnich mężczyzn i niemowlaków bywa bardzo podobna i jednych i drugich ciągnie do cyca. Ważne, aby siemielniane zostało zmielone, nie jedzcie go w całości. Hormony, które wcześniej buzowały i chroniły cały organizm przed jakimikolwiek chorobami, zaczynają słabnąć. Dlatego też zaleca się u mężczyzn wykonanie badania testosteronu w tym wieku, aby mieć punkt wyjściowy w razie późniejszych problemów. Dodatkowo, jeżeli nie utrzymujemy odpowiedniej aktywności fizycznej, zaczyna spadać poziom tkanki mięśniowej, a wzrasta poziom tkanki tłuszczowej. Tym samym przy podobnej masie ciała z roku na rok odrobinę obniża się metabolizm. Co jest dla mnie najbardziej interesujące, to mózg, który w okolicach 30 roku życia nie zaczyna się po prostu starzeć. To jest lawina. Starzenie zachodzi na całej płaszczyźnie. Neurony obumierają jeden po drugim, szczególnie jeżeli narażone są na używki, alkohol, narkotyki, na nieodpowiednią dietę, brak snu, złe nawodnienie czy nadmierną masę ciała. Dlatego też chrońmy się dietą, zapewniając wszystkie składniki chroniące ten delikatny organ przed wpływem szkodliwych rodników tlenowych. Warto więc tutaj podkreślić, że jest to odpowiedni moment na zmianę diety. Robimy to teraz! Do składu teraz wrzucam cieciorkę. I blendujemy. Kiedyś mogłeś jeść praktycznie byle co i nic się nie działo. Cóż, teraz taka dieta sprawi, że poczujesz się starzej niż w rzeczywistości jesteś. Jak powinna wyglądać taka dieta? Zwróć szczególną uwagę na elementy, które dostarczasz kilka razy dziennie, które zabezpieczają cię przed szkodliwymi czynnikami ze zewnątrz. Wybieraj więc produkty o największym potencjale antyoksydacyjnym. Natura sama nam to podpowiada. Są to kolory. Do warzyw na patelnię będziemy potrzebowali przypraw. Doprawiamy je odpowiednio. Już zaczynają ładnie pachnieć. Sypiemy więc około łyżeczki curry. Tej przyprawy się nie bójcie, kurkuma w niej zawarta świetnie wpływa na organizm i jest mega, mega antynowotworowa. Dodajemy paprykę ostrą. Ostre przyprawy wzmagają trochę metabolizm, a wędzony zapach daje uczucie komfortu i ciepła domowego. Dodatkowo smażąc bez tłuszczu, a dodając go w postaci orzeszków, zmywanie to czysta przyjemność. Wystarczy wszystko przepłukać po warzywach tylko wodą. No i dobra, i warzywka po 5 minutkach przerzucamy do blendera. Czuć już aromaty curry, czuć już aromaty ziół, warzyw. Naprawdę świetna sprawa. Szczególnie istotne są warzywa zielonolistne. To jest podstawowa zmiana, jaka powinna zajść w Twoim odżywianiu w tym momencie życia. Kieruj się prostą zasadą. Codziennie jedz przynajmniej jedną dużą porcję zielonych warzyw, jak kapusta, sałata, rukola, roszponka, jarmuż, szpinak, brukselka, cukinia, brokuł, natka, szczypiorek, koperek, cokolwiek, co ma jasno, intensywnie zielony kolor. Oraz jedna duża porcja warzyw o innym kolorze, od żółtego po fioletowy. A codziennie w sumie powinno być 5 szklanek pokrojonych warzyw. Zobacz, robiąc taki krem, automatycznie pokrywasz zapotrzebowanie na większość z nich. No i nie zapomnij też o owocach. Przynajmniej jedna porcja dziennie. Wybieraj te, które mają soczyste kolory i są najlepiej naszymi owocami sezonowymi. Najlepsze właściwości wykazują jagody, borówki, porzeczka, wiśnie, czereśnie, śliwki, maliny, jeżyny, truskawki i owoce cytrusowe. Zobacz, że w przeciwieństwie do jabłek czy bananów nie brązowieją pod wpływem powietrza. I dokładnie o to nam chodzi. Owoce są super, bo nie potrzeba
czasu na ich przygotowanie. Może być to idealne drugie śniadanie lub przekąska w ciągu dnia. Dajemy spirulinę, która dostarcza właśnie m.in. jodu. Ma specyficzny smak, niektórym smakuje do potraw, tak jak mi. Niektórzy wolą ją zjadać w postaci suplementu łyżkę dziennie. Spirulina dodatkowo zawiera składniki odżywcze, no, wspomniany selen, jod, który w naszej szerokości geograficznej jest deficytowy, a dodatkowo zobaczcie ten kolor, nieprzypadkowo jest tak intensywny. Są to substancje, które chronią organizm lepiej niż cokolwiek innego. W tych algach jest zawarta cała moc. Dlatego jedząc to, mając świadomość, że dostarczasz organizmowi takich pyszności, będziesz czuł się na pewno lepiej. Kombinujcie, bawcie się przepisami. Zobaczcie, po 10 minutach nasza zupa krem jest gotowa. Cały kielich tego pysznego, odżywczej potrawy. Zobaczcie, jaka jest fajnie gęsta, jak fajnie pachnie. Sam osobiście wolę takie bardziej gęste, ale nie ma problemu, abyście dodali wody i zrobili mniej kaloryczną wersję. W kuchni ważne, abyście czerpali z niej satysfakcję, więc bawcie się, przygotowujcie spaghetti bolognese z czerwoną soczewicą, z pomidorami, podduszoną cebulką, różnego rodzaju curry z dynią, marchewką i kolorowymi przyprawami, lub też fasolkę z pomidorami, z kalafiorem na sposób bardziej tradycyjny. No, grzechem byłoby nie spróbować. Ja wiedziałem, że to będzie dobre. Przebijają się orzeszki, przebija się groszek, czuć wyraźnie ostrość i smak curry. Tego rodzaju zupy możecie naprawdę kombinować w dowolny sposób. Zdradzę Wam najprostszy sposób. Zupa codziennie jest 10-minutowym poświęceniem czasu, a możecie ją zjeść na 2-3 posiłki, które dostarczają z każdym razem ważnych składników. Ale wspominając o diecie, nie można wspomnieć o składnikach, których w niej byśmy nie chcieli. Wiedząc już, że nasz organizm się zmienia, co innego było w okresie dorastania, kiedy można było stosować nikotynę, alkohol, kofeinę w dużych ilościach, cukier i smażone produkty. Teraz już wiecie, że to Wam nie służy i z pewnością nie pozwoli osiągnąć optymalnego wieku i zdrowia. Stosując dobrą dietę, będziecie w stanie iść ścieżką górską jeszcze przez wiele, wiele lat bez zadyszki i bez żadnego problemu. Tego Wam życzę i pamiętajcie, aby napisać, jakie są Wasze ulubione potrawy i przepisy. Skubnijcie suba, zostawcie kciuka, bo to jest dla mnie niezwykle istotne. No i keep active, keep rolling!